Minuta strzelamy w rzutu karnego, wydaje się, że przejmujemy kontrolę, pełną kontrolę na tym meczu. Potem błędy i punkty jadą do prosto. Jak ja mówię, przede wszystkim chciałbym pogratulować Karpatom, bo zagrali dobry mecz. Wywieźli od nas 3 punkty. Nie tak sobie to zakładaliśmy, bo liczyliśmy, że ten mecz wygramy i zdobędziemy 3 punkty w Ostrowcu, jak to mam czerne w walce o awans. Niestety tak się nie udało. Strzelamy na 1-0, wszystko wydaje się, już mamy pełną kontrolę na boisku. Wiadomo, 1-0, rzut karny, wszyscy myśleli, że jest praktycznie po meczu. Nagle szybko stracona bramka, później druga, no trzecia to już wiadomo, konsekwencja tego, że bramka wszedł na stały fragment gry, 3-1. Nie wygląda to rewelacyjnie, ale jest 2 tygodnie teraz przerwy, mamy pauzę, myślę, że podniesiemy się i pokażemy duży charakter i zaczniemy od następnego meczu wygrywać i grać tak, jakby sobie to wszyscy życzyli. Tak, żeby te słowa były prawdziwe.